Hej wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż do szkoły i zrobimy to w większości takimi tańszymi, łatwo dostępnymi markami. Także mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba i zaczynajmy. Przed nałożeniem całego makijażu oczywiście w roku szkolnym warto zaopatrzyć się w jakąś dobrą bazę, dzięki czemu makijaż na naszej twarzy nie spłynie przez 8 godzin siedzenia w ławce. I ja taką bazę znalazłam. Jest to baza z Maybelline Baby Skin i uwielbiam tą bazę, po prostu ją kocham. Ja ją kupiłam niestety w Anglii, ale wiem, że w niektórych internetowych sklepach, takich właśnie internetowych drogeriach, możecie ją znaleźć. Także naprawdę poszukajcie, ona nie jest, na pewno nie jest droga, także spróbujcie. I nakładam ją na twarz. Szczególnie w miejsca, które lubią w ciągu dnia się świecić. Kiedy bazę mamy już nałożoną, następnym krokiem będzie podkład i to jest oczywiście opcjonalne, zależy tylko od Was, czy chcecie ten podkład nakładać do szkoły, czy też nie. Ja tutaj mam podkład z L'Oreal swojego czasu, naprawdę bardzo go lubiłam. Nie jest on nie wiadomo jak trwały, ale przez to, że wcześniej nałożyliśmy bazę, to myślę, że nie będzie żadnego problemu. Oczywiście możecie tutaj wymienić ten podkład na inny lub całkowicie z niego zrezygnować. Możecie zastąpić go kremem BB. Wszystko zależy od Was. I wklepię gąbeczką. Następnym krokiem będzie użycie korektora i ja tutaj tak samo mam korektor z Maybelline. Kocham go naprawdę. I tak samo jak w przypadku bazy, kupiłam go w Anglii, więc w drogeriach chyba nie jest dostępny. Ale mam nadzieję, że jeśli nie jest, to niedługo go wprowadzą. Ale śmiało możecie go poszukać na internecie. Myślę, że bez problemu powinniście znaleźć. I nakładam go także na powiekę i będzie to naszą bazą. Na szczyt kości policzkowych nałożę troszeczkę rozświetlacza w płynie z NYXa. I rozetrę palcem. Oczywiście, jak widzicie, moja skóra wygląda średnio, ponieważ mam cerę tłustą. Także wszystko tutaj się świeci i w moim przypadku konieczne jest, aby to wszystko utrwalić, żeby się dłużej trzymało przede wszystkim i żeby wyglądało ładnie. Także ja tutaj użyję pudru sypkiego z PZE. Jeśli macie problemy właśnie ze świeceniem się, to ten produkt powinien dać radę. Teraz szybko przejdziemy do brwi i ja swoje brwi wypełnię tak jak zawsze produktami tymi, którymi zawsze je wypełniam. A jest to oczywiście pomada z Anastazji. Filmik o moich brwiach albo już jest na kanale, albo dopiero będzie, także w razie czego wszystko podlinkuję, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to robię. Kiedy makijaż brwi mamy już skończony, następnie przechodzimy do makijażu oczu. Ja tutaj mam dwie palety, najtańsze w moich zbiorach, ale i tak jest to koszt około 100 zł. Chociaż mimo wszystko myślę, że naprawdę warto, bo obie palety są naprawdę rewelacyjne i według mnie o wiele lepsze od tych palet na przykład z Make Up Revolution, gdzie koszt jest około 30-40 zł, ale to już jak wolicie. Dwie palety, o których mówię, to paleta z The Balm i paleta z Zoewy. Naprawdę uwielbiam je. Paleta z Zoewy kosztuje jakieś około 80 zł, natomiast paleta z The Balm to jest koszt jakichś 100-120 zł. I ja tutaj nie chcę robić niczego jakiegoś szalonego, bo wiem, że naprawdę bardzo wiele z Was po prostu nie może się malować do szkoły lub ten makijaż nie może być mocny. Także zrobimy delikatny makijaż oka, taki opierający się na samych brązach. I na koniec dodamy kreskę dla osób, które tą kreskę noszą, bo wiemy, że takich osób jest właśnie w szkołach najwięcej. I na początku użyję tego beżowego, a później lekko wykonturuję oko tym ciepłym brązikiem. Naprawdę to oko zrobimy bardzo delikatnie. Przynajmniej w moim przekonaniu ten makijaż będzie delikatny. Następnie przechodzę do palety z The Balm i tutaj tak samo użyję tego brązu. Te palety są naprawdę świetne, ponieważ właśnie mają takie neutralne brązy, co bardzo się przydaje w takich dzielnych makijażach. I na resztę powieki użyję tego różowego
razem z żółtym, co da nam taki różowo-złoty odcień. I na wewnętrzny kącik oka. I wyciągamy ten cień na całą powiekę. Następnie przechodzimy jeszcze raz do beżowego odcienia i zaznaczamy łuk brwiowy oraz czyścimy krawędzie. I tak wyglądają oczy po nałożeniu cienia. Myślę, że jest to bardzo delikatny efekt. Jeśli chcecie, to na tym możecie już stanąć i użyć po prostu tuszu do rzęs i jesteście gotowe. Ale ja tutaj zrobię jeszcze kreskę eyelinerem i dodatkowo użyję jaśniutkiej kredki na dolną linię wodną oka. Daje to naprawdę bardzo ładnego i delikatnego przede wszystkim efektu. Ładnie, naprawdę bardzo ładnie rozjaśni to oko. I tak jak powiedziałam wcześniej, wystarczy teraz wytuszować rzęsy i gotowe. A ja teraz zrobię kreskę linerem dla tych, którzy tą kreskę lubią robić. Okej, kiedy kreski mam już zrobione, następnym krokiem jest podkręcenie i wytuszowanie rzęs i przechodzimy do buźki. Ja tutaj używam tuszu L'Oreal, naprawdę kocham ich tusze. I uważam, że nawet brak makijażu, a samo pomalowanie tych rzęs naprawdę bardzo dużo daje. Więc jeżeli jesteście stosunkowo młode, czyli macie po jakieś 12, 13, 14 lat i bardzo chcecie się zacząć malować, to tuż jest odpowiednim wyjściem, przynajmniej moim zdaniem. Po wytuszowaniu rzęs ja przechodzę do ust. Jest to oczywiście opcjonalne, ja to zrobię na swoich produktach, czyli tych nieco droższych, ale oczywiście kolor identyczny możecie znaleźć także w gamie kolorystycznej marki Golden Rose, bo tam są naprawdę bardzo fajne kolorki za niewielką cenę. I ja tutaj pomaluję się takim bardzo dzielnym, naturalnym odcieniem. I najpierw konturuję usta, a następnie dodam szminkę. I na sam koniec nałożę pomadkę z MAC. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałam, teraz na tym możecie skończyć. Właściwie to jest tylko taka moja propozycja. Ja tutaj zrobię tak jakby pełny makijaż, ale tak jak chcecie, możecie odejmować, dodawać rzeczy, to już jak sobie życzycie. I następnie pokażę wam coś naprawdę świetnego, w czym się zakochałam. Jest to paleta z Zoewy, kolejna paleta, ale tym razem nie do oczu, ale do konturowania. I koszt tej palety to jakieś 70 zł. Wygląda ona tak. Ma przepiękne opakowanie. I w środku znajduje się bronzer, rozświetlacz i róż. I o każdym produkcie mogę powiedzieć, że jest super, świetny i po prostu jestem zakochana w każdym jednym, a naprawdę rzadko się zdarza, żeby cała paleta była naprawdę dobrze zrobiona. Tutaj bronzer przede wszystkim lubię za to, że jest naprawdę bardzo delikatny. Mogę wam przysiąc, że nie zrobicie sobie ten plan. Dla mnie czasem aż za delikatny, także sięgam po niego jedynie wtedy, kiedy chcę zrobić jakiś taki bardzo lekki makijaż. Także będzie do szkoły ok. Jeśli chodzi o róż, to naprawdę przepięknie odbija światło. Połyskuje tak właśnie trochę na złoto. Porównałabym go do rozświetlacza, bo właśnie tak połyskuje i odbija światło, ale to zaraz się przekonacie. I rozświetlacz, bielutki rozświetlacz, naprawdę pigmentacja jest super i kolor tak samo, także przejdźmy już do malowania. Na sam początek delikatnie bronzer. I już widzicie, że jest naprawdę delikatny. Następnie przechodzimy do różu. I jest to mój ukochany róż. Jeśli nie sięgam po całą paletę, to używam tylko tego różu. I
na sam koniec rozświetlacz, oczywiście na szczyt kości policzkowy, co jeszcze bardziej podbije nam ten rozświetlacz w płynie, ten, którego używałyśmy na początku. Odrobinę także na nos i na usta. I na koniec, aby ten makijaż przetrwał dłużej, polecałabym spryskać go po prostu jakąś mgiełką utrwalającą. Ja tutaj mam coś takiego z Inglota w takiej małej pojemności i właśnie tego użyję, aby przez 8 godzin nic nie spłynęło. I tak wygląda już skończony makijaż do szkoły. Myślę, że dla wielu osób będzie on odpowiedni. Dla niektórych może nie, ale wtedy, tak jak powiedziałam właśnie wcześniej, można sobie to dowolnie zmieniać. To jest tylko moja taka propozycja. No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I widzimy się już w kolejnym. Pa, pa!